Nachodzi konik, konik! Można konik, niego... tak się konik. Nie mówi się do konia konik. Konik. Mówi się miał. Miał. Pićkela, mogę na konia? No. To musisz tak szybko i potem tak wiksuj. Daj mu się zesra. Gotowy jesteś? Leku. Uwaga, 3, 2, 1. Kurwa, hamuj! Pojedzie! Sprawki czy zlewki chcesz dostać? No nie! Chuj z tym, kurwa! Baby to! To wiesz, dlaczego potrzebne są? Tu mi zjebałeś podryw. Proszę. I na czym to skończyliśmy? Włosy włukałeś. Normalnie bym mu jebnął, ale jest na służbie. Ale jakby podniósł rękę na panią, pan? To bym go najebał tutaj kopami. W obronie damy, staję i się napierdalam. I tak słucham... Dycha, co ty mówisz, Leili, że ja ci powiedziałem, że ona jest w ciąży? No, a nie mówiłeś mi? Nie. Ona mnie teraz bije na warsztacie. Jak ona ci mówi, że ja ci powiedziałem? No z tym, z Hansem Halibutem jest w ciąży, mówiłeś. Nie. No tak, mówiłeś, mam nagraną rozmowę. Ja też mam nagraną GoPro. No to ja ci puszczę. Ja też mogę puścić. Słuchasz? Słucham. Z Hansem Halibutem jest Leila w ciąży. Dycha, mówię ci, to ja, Jackson. To nie mój głos, stary jest. A, bo to jest przez mój translator. No właśnie. Nie wykręcaj się. Ale ona mnie teraz bije na warsztacie przez siebie. No bo jak takie rzeczy gadasz na mnie? Nie biłem. Jak ja wczoraj wróciłem po urlopie dwumiesięcznym prawie. Nie próbuj się wymydlić. Ja się nie wymydlam się. A właśnie wczoraj mi to powiedziałeś po urlopie. Dwumiesięcznym. Mydło w płynie, nie wymydlam się. Nie mówiłem, bo wczoraj cię nawet nie widziałem. No właśnie, bo mi dzwoniłeś. Jak dzwoniłem? Oj tam. Tłumacz się, jak żeś piwa se naważył. Ale ja nie mówiłem nic. No mówiłeś. Nie mówiłem. Mówiłeś. No mówię ci, że nie. Przez telefon. Nie. To jest kłamstwo. To jest twoja wersja. Moja jest taka, że słyszałem, że Halibut. To co, solówka? Nie mam czasu z temu roboty. Ale kiedy indziej. Dobra. No się. Halo? I bo ci nie powiedziałem, on mi to mówił wczoraj, bo był po dwumiesięcznym urlopie. Przez telefon, bo się nie widziałem z nim. No i po co tak? Nie wiem, ja nie wiem po co mi ta informacja. Wiesz, czy mi się sprzedał tak naprawdę? Bo najlepsze jest to, że ja się z nim znam, a on do mnie z tekstem, że ja nawet jej nie znam. W sensie tam do znajomych. To fajnie. On taki jest. Tak, taki jest, widzisz? No, widzisz, a to dobrze ci mówię, jaki jest. A jeszcze ci coś powiem, bo on coś tam, ja słyszałam waszą rozmowę i coś tam powiedział, że ma nagrane na GoPro, nie? No. To możesz go zapytać, czy na tym GoPro też nagrało się to, jak w pracy podczas służby powiedział, że jest po wiatrze. To się mu zapytam, jak się będę z nim widział, ale wiesz co mi się wydaje? Że no. On chciał, bo mu się podobasz i mi też, nie? I on myśli, że jak mi takie coś powie, że ty jesteś w ciąży, to ja nagle przestanę do ciebie pałać pożądaniem i chemią. A prawda jest taka, że nawet jakbyś nawet poród obcego dziecka bym od ciebie odebrał. Znaczy, ja tak zacznijmy od tego, że ja i tak nikogo nie szukam, więc... No właśnie, dlatego jakbyś szukała, to jedno słowo, ja na Golasa lecę przez West Winewood i zaraz jestem u ciebie, nie? Dobra. No, to książki. Będę wiedziała na przyszłość. Pa! Popo! Cały bark mnie napierdala. Nie wiem jak to... Ja nie wiem jak to... jak to ogarnąć. Zaraz ogarniemy, sekundkę.
No gdzieś... Kurwa... Uf, czy pomóc? Ścigamy się? Nie, ja u roboty jestem. Gdzie jesteś? U roboty. A, to ty prowadzisz ten nowy warsztat, ja? No, ja u roboty nie mogę się ścigać, wiesz? A, bo ja byłem... Żebyś mi ten... reakcję na manetkę podrasował, a tam nikogo nie było. Jutro będę. O której? Jutro mam nocną zmianę. Jutro mam nocną zmianę, to będę się jutro u ciebie co mógł mówić. Aha, a na jaką godzinę coś wiadomo, czy... I to będę pisał na Twitterze. Dobra, to będę czekał. Dobra, no siema. O, pan dycha? Wsteczny. Na kanska, proszę bardzo, zapraszamy do środka. Kto to przyjechał? Wyjebało mnie z gry, serio? Nie. Prrrr! O! Stój, kurwa! Gdzie jest picik? No tu, na koniu. Kurwa, tylko że mi na golfa nie nasrał. Ty możesz mi to zostawić, że tu stało? A gdzie lubi? No, powąchał mnie. I pa, launch control! Kurwa, pomału, zdzichu. Nie popisuj się. Przez zbyt dużą ilość treningów zrób sobie przerwę z tydzień od jakiegokolwiek wysiłku. Nie, ja muszę do dobrego... Pis na ogień, zdzichu! Kurwa, co ty robisz? Ale nie zesra się, albo tak wdusisz? Nie. No czekaj, to nie. Zostawisz mi go tutaj? Quattro. No mogę, ale on ucieknie. Bomba pierdolnie. Jak będzie... Emermikus inwestuje. Jak będzie zamknięty warsztat, to nie! Zle, to może no to... Się położyć, no może. Prrrr! Teraz ogarnę, skończymy do łaskę. Aha. Aha. No chodzi sobie. Konik! Można konik, na niego... tak się kiepło. Konik! Nie mówi się do konia konik. Konik! Mówi się miał. Miał. Albo ćć. Ale pani pachną włosy, ja cię kręcę. Aha. Na tajniaku powąchałem, nie? Kurczę. A może to jednak koń? Nie, koń pachnie inaczej. Picikela, mogę na konia? No. To musisz tak szybko... I potem tak... Wiksuj. Daj mu się zesrać. Gotowy jesteś? Leku. Uwaga, 3, 2, 1. Kurwa, habuj! Pojedzie! A teraz jak chcę? A czemu? A jak się go wyłącza? Jak się go wyłącza? Jeśli nie dasz rady siedzieć, o kurwa, zdzichu. Nie, idziemy po schodach. Nie idziemy po schodach, ja zawracam. O kurwa, zdzichu. Zdzichu, nie! Stajemy, Zdzisław. Śpi? Poczekaj. Jak śpi, to niech śpi. O kurwa, śpi. O kurwa. Wstawaj! I śpi. No konia mi popsuliście. A mógł spać! Niech śpi. No i dobrze. No to niech chce śpi. Pan zejdzie! Bo łebce w raszkę wpierdolił, że ja sobie nie ukrycie. To on tu ma łeb. No po wraszkę se wkręcił. Dobra, zostawmy go, ja dzwonię ciu. Dzwonię ciu. Po babę. Nie wierzę, cipa wyłączyła telefon. Kurwa, no, to ja zapierdalam z połowy miasta, kurwa, 3 na godzinę do jakiejś cipy, bo to byś zachciało lofrów. No, ja nie podymam, kurwa, i na chuj to być romantycznym. Sprawki czy zlewki chcesz dostać? No nie! Chuj z tym, kurwa, baby to! To wiesz, dlaczego potrzebne są? Do wąchania włosów? Przeraża mnie pan. Siebie też. Coś nas łączy. Tak. Nie no, muszę ci zajebać za to. Co pan się tak nastroił? Pojechałem... To wychowawczy był. Za konia mojego Zdzisława. No pojechałem do pani.
O Boże, gdzie a ja stoi? Zapierdalałem tyle. Gdzie gada, gdzie są kurwa moje okulary? Nie ma. Zarywałem do laski, gościu, znowu mi zjebałeś podryw. Proszę. I na czym to skończyliśmy? Włosy buchałeś. Normalnie bym mu jebnął, ale jest na służbie. Ale jakby podniósł rękę na panią, pan? To bym go najebał tutaj kopami. W obronie damy, staję i się napierdalam. I się napierdalamy. Tylko dobra. Ja ze sprzętem. Nie dasz rady. Ze sprzętem chcesz? To chodź, spanie. A nie, ty masz większy. Picik. No. Do spania. No co się tak czaisz, znaczy, jakbyś i portfel chciał zajebać? Ale mi... O kurwa, ale ty jesteś silny! Co tam, Pity? Nawaliłem mechanika właśnie z kastetu. Widzisz mi dwie plomby? Trzy. Trzy. Jak coś, to powiedz tej dziewczynie, że ci się dałem. Przyjedziemy zaraz. No. Przyjedziemy zaraz. Daj moment. Słyszysz, Picigala, powiedz tej dziewczynie, co? Że ci się dałem. Nie dałeś. Jesteś frajer, dytka. O, kolego. Ty na psach sprzedajesz dla kolegów. Dla kolegów, nie? To ja robię wyjątek i cię najebałem przy lasce. No to chodź. Gdzie? No tu! Jeszcze nie widzę, kurwa. Czekaj, założysz te nowe oczy. Proszę. Nie masz szans ze mną, ja ćwiczyłem w Tajlandii. Z Mr. Pudding. Nie masz szans. Pani lubi, jak się chłopy o panią szarpią? Pierdolnie. 19 Sawa 08 inwestuje 3 złote. Nie wiem. Dobra, to teraz pani patrz, jak go napierdolę. Na i wyciągnij ręce powodzenie. Na i palce od nóg obciągnij w dół do spokojnie ogarnę. Gotowy jesteś? Czekaj, bo cię obchodzę dopiero, se patrzę, co słabe strony. Dobra, chodź. O, oj, za mocny! Za mocny! Kurde, Picikela, ale tak raz mi zajebałeś, że cię zgubiłem. Ała, za mocny jesteś. No co mogę powiedzieć? No wygrałeś. Wygrałeś. Ty, ale tak mi zajebałeś z tego overhooka, że aż mnie w drugą stronę wykręciło. To był mój ultimate. A najlepsze jest to, że tak zajebałeś, że wiesz co jedynie zobaczyłem? No. Tą piękną policjantkę. Bardzo dobrze, teraz na pani zajmuj. To bym kapował. A ja jadę na konwój. Jedzie pani jechać, na... proszę pana. Na konwój? No w pracy jestem. Jak będzie pani po pracy, to ja też wtedy będę. Buziaczki. Do widzenia. Pa, pa. Pa. Kupi picikela. A w czasie to, że on mnie nauczył się tak bić? Wiesz co, ja mam coś z barkiem teraz. Który mi ciągnie do szyi i do ręki na dół, do tricepsa i do łopatki. I tam gdzieś... Ja czuję to miejsce, gdzie jest napięte. Jest tak mocno napięte, że jak je duszę, to aż mnie gdzieś w klatce pociągnie. Wiesz o co chodzi, nie? Nie ma łatwo, nie ma lekko. Ja dzisiaj się poddaję z GTA, bo nie mogę... Ja w dużo gier bym mógł zagrać, ale w GTA trzeba być kreatywnym i śmiesznym. A jak coś tak boli... Mnie tak boli, że aż kaszle, bo mnie dosz... Kurwa, no muszę stać.